Jakie to ma dla nas znaczenie, że żyjemy w miejscu ich śmierci? Pyta Jarosław Marek Rymkiewicz w powieści Umschlagplatz. Co zostało z miejsca, z którego odprawiono w ostatnią drogę na śmierć ponad 300 tysięcy Żydów? Przed wojną znajdowały się tu magazyny, baraki i bocznice kolejowe. To tutaj planowano pierwszy dworzec autobusowy z prawdziwego zdarzenia. Z tamtych czasów do dziś przetrwały budynki szkolne. Współcześnie w jednym z nich mieści się Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas akcji deportacyjnej była tam komenda oddziału SS. Po wojnie na miejscu placu utworzono bazę PKS-u. Tam, gdzie były rampy i tory, zbudowano wieżowce z wielkiej płyty. Zburzono bramę i stary mur. Jest to plac, z którego odchodzą pociągi w zaświaty. Pierwszy i jedyny taki plac na całym świecie, odnotowała w dzienniku Noemi Schatz-Weinkranz. Ludzie wchodzą przez bramę od strony ulicy Dzikiej. Czekają stłoczeni na bruku ulicy Stawki. Wagony, rozrzucone walizki. Z dalszej podróży nie ma już żadnych fotografii. Udokumentowałyby drogę na śmierć. Pozostaje tylko głos z Księgi Hioba. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Niemcy rozpoczęli akcję deportacyjną latem 1942 roku, po dramatycznych 20 miesiącach istnienia getta. W tym czasie z głodu i chorób zmarło 100 tysięcy ludzi. W ciągu dwóch miesięcy, od 22 lipca do 21 września 1942 roku, około 300 tysięcy Żydów zostało przetransportowanych do odległego o 100 km stąd obozu zagłady w Treblince. Tam zostali zamordowani w komorach gazowych. Kolejne deportacje miały miejsce w styczniu 1943 roku, a potem na wiosnę podczas powstania w getcie. Lęk mnie śmiertelny ogarnia i obejmuje uściskiem. Są już wagony, a wczoraj odeszły stąd wczesnym zmierzchem. I znowu są. Znowu stoją. Znów na umszlagu są wszystkie. Widzisz ich gęby otwarte? Otwarte i puste jeszcze. Chcą więcej. Znowu są głodne. Znowu się żarcie im przyda. Stoją, czekają, by znowu swą paszczę wypełnić całą. Ulica Stawki dziś przechodzi centralnie przez dawny Umschlagplatz. Pomnik, odsłonięty w 45. rocznicę powstania w getcie w 1988 roku, został zaprojektowany przez Hannę Schmalenberg i Władysława Klamerusa. Monument jest jedną z części Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów. Składa się on z ponad 20 kamiennych bloków poświęconych wydarzeniom i postaciom w getcie.